Jak już słyszeliście, w fakta, gościem rozmowy w południu Aleksander Miszalski w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kandydat na prezydenta Krakowa 21 kwietnia, decydujące starcie. To głosy tych, którzy zazwyczaj popierają prawo i sprawiedliwość mogą zdecydować w tych wyborach. Prawo i sprawiedliwość tymczasem zaapelowało do wyborców w Krakowie o wzięcie udziału w drugiej turze głosowania, ale jednocześnie odradziło głosowanie na pana. To jest cios dla pana? Znaczy, nie spodziewałem się innych rekomendacji. Nie spodziewałem się tego, że, że PiS będzie apelował o poparcie mojej kandydatury. O, ale wie pan, że te głosy nie. mogą zdecydować. No, oczywiście, że mamy tego świadomość. Natomiast mieszkańcy Krakowa są rozsądni, będą wybierać zgodnie z własnym sumieniem i myślę, że. Program, który prezentuje, jest, jest szansa, że przekona również tych wyborców innych opcji politycznych, bo przecież w samorządzie ostatecznie nie liczy się polityka, tylko liczy się dobry gospodarz, który umie tak poprowadzić to miasto, by wszystkim żyło się tam wygodnie, by jakość życia była dobra, by spływały do Krakowa środki z różnego rodzaju programów, by miasto się mogło rozwijać. Więc zakładam, O może porozmawiajmy chwilkę, panie pośle, jeśli można. Oczywiście. Czy pan jest postrzegany jako kontynuator polityki Jacka? Majchrowskiego czy to jest błędne postrzeganie pan to będzie polityka kontynuacji czy polityka rewolucji jeżeli pan będzie prezydentem no właśnie, to nie będzie ani polityka kontynuacji, ani polityka rewolucji. Rewolucję proponuje kandydat. Uważa, że trzeba od razu na wstępie wyrzucać wszystkich dyrektorów, rozliczać. To nie jest moja narracja, ani nie jest mój sposób działania. Natomiast kontynuacja to absolutnie też nie będzie, ponieważ wiemy, że wiele obszarów w mieście nie funkcjonowało należycie. No to Myślę, niech Pan jako... wymieni na przykład po kolei, tak w trzech punktach. W Czech to się nie da, no ale dobrze, spróbujemy. Po pierwsze, planowanie. Większość miasta jest pokryta planami zagospodarowania przestrzennego, ale niestety one były robione często za późno, nie w tej kolejności, co trzeba. Często miasto wydawało pozwolenie na budowę w miejscach, gdzie tak naprawdę trzeba było to wszelkimi możliwymi siłami blokować, bo wkradała się między osiedla w zieleńce w wolne przestrzenie patodyweloperka. I absolutnie ja od zawsze jak byłem jeszcze Radnym miasta Krakowa, to po prostu broniłem każdego wolnego skrawka zieleni. Mam na koncie przynajmniej z 5 do 10 parków, w których mocno przyczyniłem się. Do tego, żeby tego typu deweloperka nie powstała. Czyli planowanie, drugi punkt. Planowanie, transport. Transport ten jest, działa różnie. Są miejsca, obszary, które są dobrze skomunikowane, ale są też takie, które są wykluczone. Mhm. Tutaj mamy jasną deklarację. Po pierwsze, metro. Od 2028 roku wbijamy pierwsze łopaty premier Donald Tusk powiedział, wesprze Kraków w tym zakresie. Po drugie... Ale jak, szybka oprócz tego, że powiedział, to powiedział też ile, jak będzie wyglądało to wsparcie i ile pieniędzy dostanie Kraków. Nie, do to, no, metro? To, to oczywiście jest kwestia do, do precyzowania szczegółów. Można powiedzieć, że 11 miliardów to jest koszt pierwszej linii metra. W Warszawie 75% środków pochodziło ze środków europejskich. Do Szczegółów jeszcze nie, nie ustalaliśmy, natomiast jest deklaracja wsparcia, więc to jest bardzo ważne. Tak samo hmm. trzeba rozbudować szybką kolej aglomeracyjną to jest wprawdzie zadanie województwa, ale miasto może tutaj pomóc budując przystanki, nawet może obejmując jakieś udziały, jeżeli będzie taka wola województwa i Planowanie, transport trzeci punkt z tych najważniejszych konsultacje społeczne, które w Krakowie bardzo często były fikcją, bardzo często były robione po łebkach, mieszkańcy nie wiedzieli o nich, dowiadywali się o tym, że konsultacje się odbyły, a później, że jest już przeprowadzona inwestycja. Ale wie pan, gospodarka panie panie... Panie pośle, to jak pana słucham, to mam takie wrażenie, że mówicie to samo, co y, pan i pan Łukasz Gibała, bo on też wspomina o referendach, on też mówi o transporcie, on y, też mówi o planowaniu i y, walk, walce z patodeweloperką. Niech pan wymieni jeden punkt, których się diametralnie różnicie. Diametralnie różnic to co jest fundamentalną różnicą między kandydatem Gibałą a kandydatem Miszalskim. W gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o program i podejście do miasta, to właśnie nasze poglądy są bardzo podobne. To jest tylko narracja Łukasza Gibały, który próbuje na siłę je tam gdzieś umiejscowić, ponieważ Kiedyś byłem radnym 7 lat temu i wtedy akurat przez chwilę koalicja obywatelska Platforma miała koalicję z, z prezydentem Majchrowskim, bo później już jej nie miała, no i on próbuje mnie po prostu wrzucić w taką narrację, że niby jestem kontynuatorem. To jest oczywiście nieprawda. Różnice są spore. Różnice są takie, że Łukasz Gibała ma poparcie partii Razem, a teraz od wczoraj partii PiS, natomiast mnie wspiera koalicja obywatelska, czyli Partia Demokratyczne, Nowa Lewica i jeszcze pan Rektor Mazur który wycofał się z wyborów i poparł mnie przed pierwszą turą. No i może jeszcze się jakieś wsparcie uda pozyskać. No i przede wszystkim mieszkańcy, wygląda... no bo to ich głosami wygrałem, a nie głosami polityków. Ale wtedy Natomiast... pan mówi, wejdę panu w słowo, jeśli można, panie pośle, bo wygląda Jasne. na to, że że Pan chce sprowadzić to głosowanie do głosowania politycznego. Jego popiera e, PC. E, Nie, no mówię o różnicach. Razem, a mnie obywatelska, tak. No to powiem szczerze, że jeżeli chodzi o program, to naprawdę mamy dosyć podobne. No, on czasami posługuje się takim populizmem. Na przykład mówi, że wybuduje 10 tysięcy mieszkań w społecznej inicjatywie mieszkaniowej. Ale jak go pytamy, skąd weźmie pieniądze, no to mówi, one są w rządzie. Tylko, że w rządzie jest 5 miliardów, a jego program kosztuje 5 miliardów. W związku z tym planuje pozyskać całe wsparcie rządowe dla Krakowa. To jest nierealne. To znaczy nawet przy dobrym lobbyingu to jest nierealne. No on pokazuje jakby te same kierunki, tylko ja pokazuję jeszcze narzędzia. Pokazuję, że na przykład szpital uniwersytecki można rozwinąć z programu, który ogłosiła pani minister Leszczyna, a żłobki zbudujemy z programu Maluch Plus. A środki na akademiki będą z KPO. Metro pozyskamy w, w ten sposób, a inne cele w inny sposób. Natomiast no, Łukasz GIBa pokazuje podobne postulaty, ale nie za bardzo pokazuje, jak je rozwiązać. A pani w poświęty... ma siedmiu radnych w Radzie Miasta i nie jest w stanie efektywnie przeprowadzić swoich pomysłów, bo po prostu nawet jakby się dogadał z tym pisem, to i tak mają mniejszość, więc a... nie będą w stanie skutecznie rządzić. Kto Pan też będzie z wale... walczył z alkoturystami w Krakowie? No to, to, to nie ja, tylko to Łukasza rodzina handluje alkoholem i to on się wstrzymał przy głosowaniu w Radzie Miasta nad ograniczeniem alkoholu. No ale też bądźmy, bądźmy sprawiedliwi, Łukasz Gibała tłumaczy, że dlatego, że chce, żeby było referendum w tej sprawie. Pan rozumie, uważa, że niepotrzebny jest referendum w tej sprawie w Krakowie, tylko wystarczy utrzymać nocną prohibicję. On w każdym ciężkim temacie proponuje referendum, bo ciężko mu jest się samookreślić, jakie ma poglądy i w którym kierunku idzie. Ja oczywiście, że jestem za tym i przekonywałem naszych radnych. nasze radni to był pewien opór, ale w tej chwili widzimy, że o połowę spadła liczba interwencji Straży Miejskiej w sytuacjach właśnie, gdzie ktoś spożywa alkohol i zakłóca ciszę nocną. W związku z tym to miało sens. Ja rozumiem, ja też jestem liberałem i wolałbym, żeby nie było żadnych zakazów i ograniczeń, ale czasami niestety dobro społeczne musi zwyciężyć nad taką totalną wolnością. Czyli nad walczyć. tak? No tak, oczywiście, że tak i będzie turystyczna. Też jestem za. Zresztą już z panem ministrem i trasem o tym rozmawiałem i te prace w ministerstwie się toczą. Od początku byłem za, ponieważ po prostu w miastach turystycznych, a Kraków nie może mieć tej opłaty klimatycznej, taka opłata jest ważna, żeby móc jakby rekompensować mieszkańcom te skutki turystyfikacji, bo one niewątpliwie są. Ja tego nie kwestionuję. Ja byłem przez 20 parę lat przedsiębiorcą branży turystycznej, ale równocześnie byłem radnym miasta i dzielnicy wybieranym z centrum, ścisłego centrum. Czyli tam, gdzie problemy turystyczne najbardziej się skupiają. I moje działanie cały czas ogniskowało się na tym, żeby próbować mieszkańców z, z, z tą gospodarką turystyczną pogodzić. Żeby znajdować kompromisy. Burmistrz nocny, ograniczenie najmu krótkoterminowego, park kulturowy, ograniczenie działalności klubów go-go estetyka centrum, ograniczenie meleksów. No to wszystko są rzeczy, po którymi się podpisywałem i... W którym kierunku działałem, więc jak słyszę, że jestem od baronem hostelowym, i teraz już będzie tylko, no to po prostu. Nie, no po pierwsze już nie mam udziału w firmie, więc nie jestem. Po drugie, jaki to baron, który ma tam cztery hostele i w dodatku ma udziały w spółce, bo miałem 15%. Nie, no to jest taka znowu narracja, żeby gdzieś tam nie powiązać z tą z turystyką, która, która niesie jakieś tam negatywne skutki dla miasta, to oczywiste, ale ja już. I jeszcze a propos tej opłaty turystycznej, bo Łukasz Gibała mówi wyraźnie 50 złotych za nas, Pan mówi ile? Nie, no, 50 zł za noc to znaczy, że każdy turysta, również z Polski, który przyjedzie i śpi sobie w jakimś hostelu czy w jakimś apartamencie i płaci za tą noc 50 zł, będzie drugie tyle zapłacić. No, to jest jakaś absurdalna kwota. Ja nie wiem skąd on ją wymyślił. No, nie ma żadnego miasta w Europie, które by miało tego typu kwoty. To w ogóle nie będzie nasza decyzja. To będzie decyzja ministerstwa i rządu. To będzie ustawa. Będziemy mogli w ramach tej ustawy jakąś kwotę proponować, ale ja zakładam, że to będzie euro, 2 euro, chcecie w sensie 5-10 zł, no, no, no na pewno to nie 50, no to to, to, to nie to jest pośle, jakaś kwota. I jak pan zostanie prezydentem Krakowa? Pierwsza decyzja, jaką pan podejmie, to dla miasta? To nie jest tak, dobrze, powiem o kierunkach, bo to nie jest tak, że w jeden dzień można podjąć decyzję. Audyt w urzędzie, sprawdzenie procesów, Sprawdzenie, co działa, co nie działa, rozmowy z dyrektorami, z kierownikami, z pracownikami, żeby poznać sytuację od wewnątrz. No i staranie się o środki finansowe. No, ale a to już nie te będą... późniejsze, A już te pozytywne decyzje, jak pan sprawdzi, co się działo w środku, co się działo przez te wszystkie lata w, rządów prezydenta Majchrowskiego, to, to ta pierwsza pozytywna decyzja. Interesuje mnie kierunek, w którym pan. Kierunek, opieram, sprawę, tra pan transport, uważa... transport, transport. Czyli szybka metro, będzie pan budował, szybka kolej będzie. ale metro to jest perspektywa paru lat. No tak? właśnie. Jeżeli zaczniemy 2028, to, to, to jest 7-8 lat, żeby je wybudować. Szybka koleja aklamacyjna, rozmowy o tym, to jest rzecz, którą możemy przeprowadzić w rok. Zwiększyć Uważa pan, że, odliwę... że, że, że ceny biletów w Krakowie są za, zbyt wysokie? Nie, one nie są ani zbyt wysokie, ani zbyt niskie. Uważam, że nie, 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 nie powinno się ich podnosić. Trzeba promować transport i komunikację publiczną, ale też nie tylko samymi cenami, ale przede wszystkim jej jakością, punktualnością. Na przykład w programie mamy również 2028 rok jako ta data, w której żaden mieszkaniec Krakowa nie będzie mieć do przystanku komunikacji miejskiej dalej niż 500 metrów. Bo w tej chwili mamy dużo sygnałów, szczególnie z Nowej Huty, że te przystanki są rozrzucone za daleko od siebie, że trzeba do nich dochodzić. To też są czynniki, które demotywują do używania komunikacji. Publicznej. W związku z tym no, trzeba też budować parkingi, park and ride. Niestety to nie zostało zrobione, wybudowano za dwie parę, a yy, codziennie 250 tysięcy aut wjeżdża do Krakowa. I jeżeli część z tych aut zostałaby na granicy Krakowa, no to automatycznie korki się będą zmniejszać. Także liczba działań, którą trzeba podjąć w zakresie transportu, jest naprawdę bardzo duża. Panie pośle, pan widział to i widzi pewnie cały czas, że ta kampania o fotel prezydenta Krakowa była brudna. No, na pewno nie była czysta. Sam nieraz też dostaję za różne rzeczy, które albo są kłamliwie przedstawiane, albo nie są prawdą. A pan się tro trochę czuje odpowiedzialny za to? Ja staram się naprawdę swojego języka używać bardzo um, świadomie i y, czasami oddaję, ale naprawdę delikatnie, jak na to, co mógłbym mówić, więc. Y, więc. No, czy się czuję odpowiedzialny? No, za swój język się czuję odpowiedzialny i, i uważam, że nie przekraczam granic. Ale dzisiaj nie, nie powiedziałby pan tego, co, co zostało powiedziane na przykład przed tą pierwszą turą? Czy wszystko, wszystko, by, wszystko by pan powtórzył? I żałuje pan dzisiaj jakichś słów albo jakiś wyborów? No, raz, raz się wypowiedziałem nieprecyzyjnie yy, no i sprostowałem. To jakby sąd rozstrzygnął. No, no to, to oczywiście tego bym nie powtórzył, skoro się wypowiedziałem nieprecyzyjnie. Intencja A drugą oczywiste. turą możemy się spodziewać że tego ostrego języka, znowu tych o, mocnych słów? Ja swojego języka na pewno nie będę zaostrzać. Uważam, za... że trzeba Krakowianom przede wszystkim mówić o programie i mówić w sposób pozytywny, z poszanowaniem konkurentów i budując dialog i współpracę ze wszystkimi. Trzymam za słowo. Aleksander Miszalski, poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat na prezydenta Krakowa. W drugiej turze wyborów 21 kwietnia zachęcamy rzecz jasna do głosowania. Dziękujemy bardzo za wizytę w Radiu RMF24. Dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego dnia wszystkim. Pozdrawiamy.